Cześć moi kochani, tutaj Blue Jane, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku, a dzisiaj zmierzymy się z hordą zombiaków! Zamienimy się w tego oto bohatera, przerażonego tym, co widzi przed sobą. O, i ma taką fajną strzelbę i naboje! Przerażona mina? No to do boju! Ja bym wzięła nogi za pas. O, zdecydowanie! Nie zdecydowałabym się na walkę z taką hordą wstrętnych zombiaków! No i właśnie możemy rozwijać naszego bohatera, co my tu mamy? Punkty trafień, czyli innymi słowy, życie. Mamy wzrost szybkości poruszania się. O, bardzo przydatna umiejętność zapewne. Możemy również zbierać więcej złota, jak sobie to rozwiniemy. Tutaj mamy obrażenia od granatów, nam rosną. O, mamy bonusowe pudełeczka oraz siła przyciągania wzrasta. Następnie kolejna zakładka to broń, które się odblokowują na pewno potem. Tak, jak już troszkę pogramy, zdobędziemy pieniążki i tak dalej, i tak dalej. Och, i czapeczki, przeróżne czapeczki, które też na pewno dodają nam jakieś bonusy. O, na przykład punkty trafień. Ech, i co my tu jeszcze mamy ciekawego? Mamy zadania! Zabij 10 zombie. No, fajne, fajne. Mam nadzieję, że jak to wykonamy, to nas czekają jakieś miłe bonusy za to. No, no to rozpoczynamy może naszą przygodę. A oto i on, nasz bohater. O, i mamy wskazówkę. Ruszaj myszą, żeby poruszać swoim bohaterem. Okej. Użyj lewego klawisza, aby rzucić granat. No to pięknie, no to cudnie. Co my tu mamy? Jest i zombiak pierwszy z mózgiem na wierzchu. Zbieramy pieniążki, pieniążki, chodźcie do mnie. A, ratunku, one nas gonią. Jakie fajne, nie muszę nic klikać. Sam po prostu się rusza za moją myszką. No, a więc chyba mamy grę w stylu wycofaj się jak najdalej od swojego wroga. O, i właśnie oto był granat, który rzuciłam. No, niestety, nie tylko za nami gonią, ale też strzelają do nas jakimś dziadostwem. Och, laserem czy czymś. Ratunku, kulki jakieś tam świecące. Jaką ma czapeczkę i okulary. Haha, stylowy zombiak, tak. No i zdobyliśmy pierwszy achievement. To by było na tyle? Nie zdążyłam zebrać wszystkich pieniążków, ale jest zwycięstwo i mamy pierwszy punkt doświadczenia. W co by zainwestować może? W szybkość poruszania się, bo tak trochę mozolnie nam to idzie, nieprawdaż? O, zatwierdzamy i zdobyliśmy dzięki temu troszkę pieniążków. Czy możemy sobie coś kupić? No, tą broń mamy, ale może nie będę na razie jej rozwijać. Zobaczymy, co dalej, co dalej. Na razie nie idzie nam tragicznie. Całkiem idzie nam dobrze. Łapy precz ode mnie, wstrętny zielony, wstrętny potworze. Och, powtarzam się. Ale co tam, co tam. Najważniejsza jest zabawa. A muszę przyznać, że całkiem dobrze się bawię. Piękny design mają te stworki zielone. Och, na górze mamy pasek. Ileż to zombiaków udało nam się już zastrzelić? Klas! I level up mamy. Te granaty, całkiem pożyteczna rzecz, muszę przyznać. A, ratunku, ratunku, precz ode mnie! Zielone stwory, won! Ach! Na razie idzie nam całkiem nieźle. Tylko trochę mało pieniążków wylatuje. Nie mamy już granatów, żeby rzucić. Ilość granatów widzicie w prawym dolnym rogu. O, i są skrzyneczki! Mamy armor! Dzięki tym skrzyneczkom! No super! Podoba mi się bardzo! Ach, no i co? Chyba koniec, bo już nasz pasek zombiaków się wypełnił. No, mamy dwa punkty doświadczenia. Ja bym sobie zainwestowała tym razem może troszkę w zdrówko. I w te pudełka. Zobaczymy, czy będą częściej wypadać. Dzień trzeci! Dzień sądu! A, ratunku! Zostawcie mnie w spokoju! Prześladują mnie, nagapują mnie! Wstrętne zielone ludziki! Przepraszam, to nie są ludziki! Może kiedyś to były ludziki, ale teraz to są wstrętne zombiaki! O, pięknie! Chyba działają również na kilku wrogów jednocześnie te granaty. No, mamy taką małą gonitwę.
I pierwsza skrzyneczka. Uzupełniło nam się żyćko. O, ratunku, ratunku! Przecież on tak potrafi spacerować tyłem. Musimy zainwestować w lepszą broń, bo ta jest trochę do kitu, muszę przyznać. Zaraz, już tyle tu łażę i pasek wypełnił mi się w 1/3. Co to ma być? Co to ma być? Zaledwie 1/3. Och, level up, pięknie, podoba mi się. Ach, taniec z zombiakami. Tańczymy sobie dookoła, można tak powiedzieć. Ach, a w centrum autko policyjne. A gdzie policja? Czyżby to byli funkcjonariusze policji? Och, pewnie tak. Cały świat ogarnęły zombie. Wszyscy ludzie pozamieniali się w zombiaki, a tylko nieliczna grupa śmiałków została takich jak ja, którzy walczą z tymi potworami. No, przed chwilą zebrałam granaty, to może ich użyję. O, cudnie, ale jakoś słabo sobie radzą z tymi wielkimi osiłkami zombiakowymi. No, ubranka też mają niczego sobie, muszę przyznać. Czapeczki, hełmy z czaszkami. O tak, o jest, kolejna skrzyneczka. Widzę, że warto w to inwestować. Trochę jakby ich więcej teraz wypadało. Znowu level up! No, ja się spodziewam jakiegoś potężnego pusta w umiejętnościach. A zwłaszcza w broni. Bo tak troszeczkę tutaj kiepawo się mi walczy. Ej, próbuję w nich celować granaty, których nie posiadam. To są ci najgorsi. 50 zombie już zabiłam. Kolejny achievementik. No i zbieramy. Czy dolecę, czy... Nie doleciałam, ostatni pieniążek mi został. No niestety, ale mamy 2 punkciki. Ja bym dalej szła jednak w prędkość. Tak, poruszania się i może więcej kasy niech wylatuje. No i mamy kolejną broń. Cudnie. Co też udało nam się tu zrobić? Zabić 50 zombiaków. I tyle. I nic poza tym. No to wracamy do walki. Dzień 4, moi kochani. Idą. A co to jest? Jakieś latające zombiaki, cyberzombiaki. Ulepszone technologicznie. O nie, zamieniliśmy się w zombiaka. No niestety, musimy unikać tych niebieskich pocisków. One nas zabijają. Wiecie co? Następnym razem zainwestuję w życie, bo chyba teraz będzie potrzebne. Coś mi się wydaje. O nie. Zaczyna być trudno, zaczyna być naprawdę nieprzyjemnie. No, nie chcę mieć z nimi bliskiego spotkania 4. stopnia. O, następne. Trochę was dużo, koledzy. O, udało się. Kolejny level. Dzięki zdobywaniu kolejnych poziomów. Przy okazji nam się uzupełnia nieco żyćko. No, już niestety nie mam granatów. O, chowam się za autkiem policyjnym. Dobrze, że jest. Chociaż jest tu taki jeden wstrętny kamor. O, ten właśnie, który tu widzicie. No to bez przerwy niestety na niego wpadam i się na nim blokuje, co nie jest przyjemnym doznaniem. O, niestety nie. Wpaść na twarz. Na kamień twarzą. Tak właśnie o to mi chodziło. A, ratunku, gonią mnie te osiłki. No, teraz to już jest dużo trudniej. Ale mamy level up, więc na pewno zainwestuję w żyćko. Teraz mi się to przyda. O, tak. No, już myślałam, że mam więcej punktów doświadczenia, ale niestety nie. Ja chcę kolejną broń, a nie tą wstrętną, brzydką spluwę, którą dzierżę w swoich dłoniach. Nie, one mi się nie podobają. Te pociski z tej broni są takie wolne. Wiem, powinnam ją rozwijać, ale chciałabym zainwestować w coś lepszego. I dopiero rozwijać, bo ta broń mi się jakoś tam nie podoba specjalnie. Och, zaraz będziemy mieć 1500 złotych monet i wtedy na pewno zainwestujemy w coś lepszego. Póki co idzie nieco mozolnie i topornie. Przydałoby nam się trochę zwiększyć naszą szybkość poruszania się jeszcze. Eno! Mamy przecież granaty, czemu ja ich nie używam? O, i level up. No, koledzy, pięknie. Przydał się ten level up. O! Czemu ja cały czas próbuję walić w dzich tymi granatami? Ej, no mogłyby częściej wypadać. A tak to jestem skazana tylko na tą dziadowską broń. Mamy na szczęście apteczki. Póki co nie idzie mi tak tragicznie, jak na tragicznie rozwiniętego bohatera. No dalej, nasz przyjacielu. Takie właśnie dźwięki wydają nasi wrogowie.
Ach, strzeżcie się tych zombiaków, co rzucają tymi kulkami niebieskimi, laserowymi, czy też, no nie wiem, co to jest. Ach, i jest, i skrzyneczka. Właśnie, o to mi chodziło. Potrzebuję armor, pancerzyk. Ach, jeszcze nawet do połowy nie dotarłam. Coś to idzie naprawdę mozolnie. Uciekajcie ode mnie! Nie, nie, nie! Strasznie wolno się poruszam, strasznie wolno się poruszam. Oj, będzie trzeba to nadrobić teraz, jak będę dysponowała nowymi punktami doświadczenia. O, ratunku, ratunku. Póki co jeszcze żyjemy, ale chyba niezbyt długo. No niestety, no niestety. Początki zawsze są trudne. Pamiętajcie, pamiętacie, jak to było w tej grze z wiewiórką? No, gdzie broniliśmy swoich orzechów. No to tam też tak z początku trudno, trudno, a potem już całkiem nieźle. Och, uciekajcie ode mnie, zaraz mnie okrążą, nie! No i zgon, no i zgon, niestety, moi kochani. Ach, no to może zainwestuję teraz, no jeden punkt tylko, w szybkość poruszania się. To nam się na pewno przyda, no i lepsza broń. Jeszcze ją troszkę ulepszymy. Teraz powinno być nieźle. Co my tu mamy? Ach, mamy fajne rzeczy, tylko nie mamy pieniążków! Ach, dobrze widać, zbilansowana gra. Przepraszam, zbalansowana. Zbilansowana. Ach, no, niestety przejęzyczyłam się. No, uciekajcie ode mnie. Jakoś sobie muszę z wami poradzić. Och, nie macie ze mną szans. Wynocha, wynocha stąd. Bo zaraz walnę was granatem. Uciekajcie ode mnie. Tyle pieniążków. 100 zombiaków zabitych. Cudnie. Ach, obłowiliśmy się pieniążkami, jak miło, ale będzie uczta, pójdę na kolację za to. Muszę najeść się mięska, żeby zdobyć trochę więcej siły do walki z wami. Och, cały czas poruszają się dość szybko, w przeciwieństwie do mnie. Ale jest już nieco lepiej, nieco lepiej. O, i armorek przed nami. Jak miło, jak miło. Wreszcie coś pozytywnego. Mam nadzieję, że teraz pójdzie nam nieco lepiej. I co my tu mamy? Kolejne zielone stwory, osiłki! Mogłyby być trochę bardziej urozmaicone te potworki. Cały czas to samo i to samo. O, jakie fajne okulary mają! Nie ma co, strzeleckie mi też by się takie przydały, bo z tym moim strzelaniem to jest trochę na bakier. Ale cóż, na pewno potem będzie lepiej. Z pewnością mam taką nadzieję cichą. O, padł następny trupem, jeśli tak można o zombiaku powiedzieć. No cóż, no cóż. Uciekajcie ode mnie, wstrętne, zielone, bryjowate stwory, fuj. Z mózgami na wierchu. Och, no. Długi ten poziom, przyznaję. Ale póki co, nie idzie nam tak źle. Bywało gorzej, oj tak, bywało gorzej, bywało. No i pieniążki. Cudnie! Juhu! No, jeszcze tylko paru i zaraz będzie kolejny, nie poziom, tylko kolejna plansza. O tak, tak, kolejna plansza. Muszę trochę pozbierać pieniążków, bo trzeba ulepszyć tą naszą broń. Ach, to też nie jest jakaś super, ale cóż, z braku laku dobre i to. Level up! Yes! No i pozbieramy. Co nam wyrzuciły? O, tam zostały, niestety, niestety, moi drodzy, jeszcze. Och, zombiaczki. Zostały wybite, ale pieniążki pozostały. No i co my tutaj możemy ulepszyć? Co my tu możemy ulepszyć? Mamy aż 3 punkty doświadczenia, no pięknie! Oczywiście szybkość. Zdecydowanie tak, więcej pieniążków. No i co możemy jeszcze ulepszyć? Może nie zdrowie, tylko na przykład... to. Niech więcej skrzyneczek tych dobrotliwych nam wypada, to naprawdę przydatna rzecz, muszę przyznać. O, wypełniliśmy jakieś questy. Tak, skolekcjonowaliśmy 3000 monet i mamy nowy przedmiocik, kolejne. Tak, użyliśmy 20 granatów, zabiliśmy 100 zombie. No, nieco się obłowiliśmy w pieniążki. Tak, zainwestujemy nieco w nakrycie głowy. O, 3000! Mogłam mieć lepszą broń! Ach, może jeszcze jakoś wytrzymam z tą. Dobrze, nie będę wydawać więcej pieniążków. O, jak ja szybko biegam! Czy wy to widzicie? No teraz to jest walka, a nie to co przedtem.
Jeszcze jakoś może wytrzymam z tą pukawką. Och, jest trochę beznadziejna, ale cóż, cóż. Mam nadzieję, że zaraz będzie mnie stać na coś lepszego. Jeszcze mamy dwa granaty. Nie omieszkam ich użyć. Och, o tak, zbieraj, zbieraj, bo to nam się przyda. O, kolejne, kolejne. Rzucamy. I zbieramy pieniążki, zbieramy. Teraz powinno ich nieco więcej wypadać. No, mam wrażenie, że jest ich nieco więcej. Ach, na razie naprawdę nie jest zbyt prosto. Cały czas muszę się wycofywać i wycofywać. Wyglądamy tak, jakbyśmy grali w hokeja albo w jakiś futbol amerykański. Tam też mają chyba takie kaski. No nie wiem, nie znam się. Pewnie wy się jakoś tam lepiej znacie na takich dyscyplinach sportu. O nie, boss! I to jaki boss? A mi brakuje? Mi brakuje życia! Życia, ale jest skrzyneczka z pancerzem, jednak to był dobry wybór. Rozwijać te skrzyneczki dobrotliwe. O tak, i teraz co? Gonimy sobie wokół naszego potworka. No, nie jest to łatwy poziom. Przyznam szczerze, strasznie wolno mu to życie złazi. A ja już pancerza prawie nie mam. No, strzelaj, strzelaj do niego, strzelaj. Może jednak trzeba było najpierw zainwestować w broń, a dopiero potem w nakrycie głowy. No, ale cóż. No ale cóż, zginęłam! Jednak to nie był dobry wybór i dalej mnie na broń nie stać. Och, moi kochani, ja muszę to przejść, jeszcze raz o tak i zbieramy dalej pieniążki na naszą wspaniałą, cudowną broń. Och, ratunku, co za hordy wstrętne, wiecie co? Ja może teraz sobie zachowam te granaty właśnie na tego ostatniego wroga. Ach, z tymi to mi tam jakoś pójdzie. Miejmy nadzieję. A, zdecydowanie, zdecydowanie potrzebuję lepszej broni. O, i granatów, żeby rozwalić tego bossa końcowego. Właściwie dwóch bossów. Jeden jest na plecach drugiego. No, zobaczymy, jak mi pójdzie, zobaczymy. No, gdzie ty strzelasz? Nie w samochód, we wrogów. Oj, idzie topornie i powoli. A ja cały czas nie mam 3000 pieniążków. O, zbieraj, zbieraj, koleżko. O, teraz mamy, ale nie wiem, czy to starczy. Tam chyba było coś trochę ponad to. Teraz ta siła przyciągania by nam się przydała, o której wam wcześniej opowiadałam, a propos tamtego paneliku. O, jest, jest, jest. Mamy znowu, pięknie, pięknie. Mamy znowu pancerzyk. Ulubiona moja rzecz w tej grze. Ten pancerz jest chyba nawet lepszy niż życie. O, a oto i on. Wstrętny, wielki, ogromny nasz wróg. No dalej, dalej, bohaterze! Pokonaj tego wielkiego osiłka! Nie ma czasu do stracenia! Och, was jest dwóch! Dwóch na jednego to banda łysego! Precz ode mnie, ty wstrętny, wielki potworze! Dalej, w niego dalej, nasz bohaterze! Unikamy bezpośredniego kontaktu z kulkami! Tego, czym nim steruje na górze. O, no i mamy skrzyneczkę. Łap skrzyneczkę, bohaterze. Cudnie. I strzelamy, strzelamy. Jeszcze jeden granat nam został. Teraz by nam się przydała jakaś skrzyneczka z granatami. Ratunku, ratunku. Idzie nam całkiem spoko, mi się wydaje. Patrzcie. Jedna kulka. I całą tarczę żeśmy stracili. No dalej, strzelaj w niego. O nie, o nie. Zrobiło się niebezpiecznie. Muszę ich bardzo unikać. Już nie mamy granatów, więc strzelaj. Nie, nie, nie. Udało się. Udało się i zbieramy pieniążki. Jest, cudnie. No i oczywiście. Co my tu mamy? Zrobiliśmy kolejne questy. O tak, o tak. Potwierdzamy, potwierdzamy. O, mamy nowy przedmiot! Jak się cieszę, zaraz to wszystko pozakładam. Zaraz to wszystko pozakładam. Rozwiniemy trochę bohatera. Oczywiście to i oczywiście to. No, życie na razie nie będę rozwijać. Może tak intensywnie. Nareszcie nowa broń! Nareszcie nowa broń. No i ją troszkę może ulepszymy. O tak, o tak. 5000! Jaka fajna! No, ale na razie musimy się zadowolić tym, co jest. Może zainwestuję w nowy hełmik. No i jak zwykle nie mogę, bo mi brakuje paru groszy.
Ach, no i niestety tym smutnym akcentem chciałabym się z wami pożegnać i zaprosić was do drugiego odcinka z tej gry. Moi kochani, zobaczymy, jak sobie poradzę. Ha, ha, ha. Z dwoma broniami tym razem w łapkach. Polecam wam tę grę. Jeśli spodobał wam się filmik, no to pozostawcie swoją łapkę w górę. A tymczasem żegna się z wami Blue Jane. Cześć!